której będę mógł ich nagrodzić. I tak, zacznę sobie od najmłodszych. Chciałbym nagrodzić za najlepszy występ w korespondencyjnych mistrzostwach Polski. Tutaj mam taką szczupkawkę troszeczkę. Patryka, przepraszam, Magdę Domańską. Brawa dla Magdy Domańskiej. Jeszcze nie dojechała, więc czeka. Magda Domańska, która zresztą wczoraj startowała w zawodach i też zdobyła, z tego co pamiętam, drugie i trzecie miejsce na 100 metrów. Rafał, a ty wiesz może, czy będzie Magda? A, będzie za chwilę, brat mówi, że będzie za chwilę, więc będzie za chwilę. Magda Domańska za 100 metrów stylem klasycznym z czasem minuta 44,95 w korespondencyjnych mistrzostwach Polski uzyskała największą ilość punktów z naszego klubu w klasyfikacji final i dlatego wyróżniłem ją, zostanie wyróżniona tą statuetką. Jeżeli chodzi o chłopców, najlepszym zawodnikiem został Patryk Dąbrowski. Nie ma Patryka, nie ma Patryka, to kogo nie ma, ten traci. Czy Kamil Dąbrowski jest, brat? Nie ma. Też nie ma, strasznie mi przykro. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, to oczywiście tutaj nie trzeba przedstawiać najlepszą zawodniczką, a obecnie jedną z najlepszych zawodniczek w klubie nawet, nie tylko w tym roczniku, została Zuzanna Cieślikowska. Brawa! Zapraszam do mnie. Ja tylko przypomnę, że Zuzanna Cieślikowska, nasza grzbiecistka, na korespondencyjnym mistrzostwach Polski zdobyła spośród, no już nie pamiętam, ale ponad 300 chyba osób startujących w tej konkurencji na 200 metrów stylem grzbietowym, zdobyła czwarte miejsce. Tak więc bardzo wysokie miejsce. Mam nadzieję, że już w tych normalnych mistrzostwach Polski będzie podobnie, a może nawet lepiej. Tutaj Zuziu, dla ciebie taka statuetka. Mam nadzieję, że każdy z was będzie mógł ją otrzymać pod koniec roku za no takie i będziecie mieli takie osiągnięcie jak Zuza. Gratuluję. I oczywiście też nagroda rzeczowa. Tutaj mam jeszcze kalendarz, poproszę. Gratulujemy, zostań z nami jeszcze jak możesz. Następną osobą, która się wyróżniła w roczniku 99, jest oczywiście zawodnik najlepszy naszego klubu, jest Maciej Włodarczy. Brawo. Nie ma, więc później wręczymy odrzutnie. Ja tylko powiem, że Maciej Włodarczyk uzyskał najlepszy wynik spośród chłopców w tym wieku z naszego klubu za 200 metrów stylem klasycznym, osiągając czas 3 minuty 23 setne. Także jest to też bardzo dobry wynik. Ostatnio startując też zdobywa wysokie miejsce, także utrzymuje dalej tą wysoką formę. O! Bardzo proszę Patryka Dąbrowskiego do mnie. Jest Patryk. Zawodnik, najlepszy zawodnik rocznika 2000. Bardzo ci proszę, Patryku. Troszeczkę spóźniona, ale wybaczamy. Mamy zawodnika najlepszego. Mam nadzieję, że zawodniczka też będzie. Chodźko, o! Patryk ma wprawdzie przerwę teraz. Ja mam nadzieję, że on wróci do nas. Tak? Gratuluję. To jest dla ciebie statuetka najlepszego zawodnika z rocznika 2000. I tutaj mamy nagrodę dla ciebie. Proszę bardzo, kalendarz. Ja mam nadzieję, że Patryk wróci do nas, bo Patryk miał jakieś tam przygody zdrowotne, a myślę, że wróci jeszcze do pływania. Tego mu życzymy. Poklaski jeszcze raz do tutaj musimy poczekać, aż będzie mieć wszystkich. W roczniku 98
najlepszą zawodniczką była oczywiście niektórzy jak Zuzanna Leszczyńska. Brawa. Gratuluję bardzo. Zuzanna była uczestniczką Mistrzostw Polski. Startowała na dystansie, no może powiedz, na jakich dystansach startowałaś i w czym się specjalizuje? Śmiało, śmiało. O właśnie, dobrze, no, Zuza jest skromna. Ja powiem, że może tylko tyle, że Zuza pływa stylem klasycznym, stylem zmiennym. Także jest dosyć wszechstronnie przygotowana. No i mam nadzieję, że będzie osiągała dalej sukcesy. Najlepszym zawodnikiem rocznika 98 w sezonie 2009-2010 został nie kto inny, oczywiście tylko nasz wspaniały Jan Napiera. Ja wiem, że Janka nie ma. Janek jest na... Ale oczywiście Zuzia, chodź Zuzia, Zuzia siostra odbierze nagrodę. Proszę bardzo. Jemu postaw się nie podoba. Najlepszy zawodnik 98. Jasia, mamy też coś. Jasiu był finalistą Mistrzostw Polski w finale B na 100 metrów stręczbietowym. Chyba zajął 11 albo 12 miejsce. Wprawdzie nie udało się pobić rekordu życiowego. Ten rekord życiowy pobił na Grand Prix Mowa, o którym zaraz będę jeszcze mówił. Ale jest wybitnym zawodnikiem. Teraz jest na kadrze, kadrze województwa. O, i mamy Macie Domańską. Oklaski na najlepszej zawodniczki. Korespondencji Polski. Mamy najlepszą zawodniczkę na 2000. Wymiana była. No i oczywiście dla Maci mamy również. Tutaj już wszystko powiedziałem, że najlepszym zawodnikiem w sezonie, przepraszam, najlepszą zawodniczką w sezonie została z rocznika 97, została nic innym jak Zosia Pilarska. Zapraszamy Zosię. Zosia również uczestniczka Mistrzostw Polski,